Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie dotyczył czego? Będzie dotyczył silnika diesla, mianowicie zatarcia silnika diesla, bądź jeszcze nie zatarcia, ewentualnej kwestii ustalenia przyczyny i wytłumaczenia, dlaczego tak się może zrobić. No słuchajcie, mamy lato, cieplutkie, 20 rok. Wszyscy gdzieś tam się wybierają powoli na wakacje. No i wiadomo, no każdy wypadałoby, żeby zadbał o swoją motorownię. Więc teraz ja Wam powiem tak, co prawda nikt nie rozbiera, słuchajcie, układów wtryskowych, nikt nie wyciąga wtrysków, nie sprawdza i tak dalej, i tak dalej. No i mimo, że się w tym momencie zagalopowałem, wyprostuję Wam pewną kwestię taką. Może się zdarzyć w dowolnym dieslu, w dowolnym mówię, w takim, którym, tak jak na przykład tutaj, wtryski są zamontowane, przechodzą przez dekiel klawiatury, mają uszczelniacz, pod spodem tutaj mają pod wtryskiem uszczelniacz, co prawda tutaj jest silnik testowy, więc tu się nie martwmy tym, że on jest taki brudny. No i co oprócz takiego czegoś? Tutaj mamy, słuchajcie, taki dekielek, klapeczka, tu dokładnie, przez którą się dostajemy do łapki, która trzyma nasz układ wtryskowy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego. Bardzo często, gęsto gdzieś tam doczytuję, ludzie mają problemy jakie? Z odmy, która znajduje się w górnej części, o tak jak tutaj mamy wyjście odmy. Z odmy bądź z dekla tutaj, z tego dekielka, który jest do wlotu oleju, pojawia się bardzo duże ciśnienie, które wyrzuca olej, wyrzuca tych spalin. Jest to pojęcie względne, dlatego że wiadomo, że te spaliny, te może nie spaliny, tylko ten delikatny taki dymek zawsze wylatuje gdzieś tam z silnika, bo wiadomo, że olej jest gorący. Natomiast nie o tym mowa. Jeżeli mamy te kwestie wyeliminowane, czyli wiemy, że nasza odma wszystko zachowuje się normalnie i prawidłowo, a my zauważyliśmy za wysokie ciśnienie na wyjściu, to więc powiem Wam rzecz taką, bardzo często, gęsto zdarza się sytuacja tego typu, bardzo banalna, aczkolwiek mająca bardzo duże znaczenie na pracy silnika, szczególnie przed jego jeszcze zatarciem, jeżeli ma dojść do czegoś takiego. No tu akurat mamy silnik, tak jak widzicie, to jest silnik Hyundai czy Kia dwulitrowy. Tego typu problemu na przykład nie ma z silnikiem fordowskim, w którym są wtryski wkręcane, bo tu są wkręcane. Natomiast ten pojazd na przykład ma wtrysk tego typu, na który zakładana jest łapka. Zakładana jest łapka tutaj, o tu, dokładnie tu. I ta łapka trzyma wtryskiwacz tam właśnie wewnątrz pod dekielkiem. I otóż sytuacja się zdarza bardzo często, gęsto taka. Tak jak tutaj mam z pojazdu, w którym się to już zdarzyło. Tak jak zwrócicie uwagę, ta podkładka, która jest, ona ma bardzo duże ranty takie naruszone, prawda? To są ranty, które zostały naruszone w nienaturalny sposób, tylko poprzez nieprawidłowo zamontowany układ wtryskowy. Tak jak i tutaj, ta na przykład uszczelka została odgnieciona. No i co spowodowało to? To spowodowało, że rozszczelnił się układ wysokiego ciśnienia na którymś tam garze, na którymś tam tłoku, i całe to ciśnienie, które zostaje z kompresji sprężania, zostało wyrzucone na zewnątrz, czyli silnik jeszcze pracował, natomiast w niewielkim stopniu na którymś tam cylindrze pojawiła się nieszczelność i to wysokie ciśnienie, bo to jest, słuchajcie, bardzo wysokie ciśnienie, które z dieslu, nie będę mówił jakie, dlatego że to wszystko zależy od obrotów, na jakich obrotach silnik pracuje i jaki silnik, to jest jeszcze kwestia, nie? W każdym bądź razie wysokie ciśnienie dostaje się pod dekiel klawiatury, nie wydostaje się na zewnątrz, czyli tutaj na zewnątrz nie wypluwa nam tego oleju, mimo że, tak jak zwrócimy uwagę, tutaj mamy delikatne się pocenie, prawda? To jest delikatne pocenie się, nie wyrzucanie oleju, tylko pocenie się najnormalniej w życiu przez zużyty uszczelniacz, ten, który tam jest, ale tutaj się nic nie dzieje. Natomiast gdyby tutaj
z takiego uszczelniacza. Buchało nam ciśnienie, kompresja, wyrzucało naprawdę ten olej na zewnątrz pod dużym ciśnieniem, co da się zauważyć, to wtedy dzieje się sytuacja taka, że to ciśnienie wyższe zaczyna panować w całym silniku. W całym silniku. Jak się to przekłada na resztę? Otóż to wygląda w ten sposób, że nasza pompa olejowa nie jest w stanie wytworzyć na tyle ciśnienia, bo wiadomo, że ona daje, tam przyjmijmy założenie, w określonych obrotach niech daje na przykład 1,5, niech daje 2 bary. To wiadomo, że 2 bary względem ciśnienia, które panuje na cylindrze, to jest po prostu bardzo znikome. I później sytuacja wygląda w ten sposób, że to wyższe ciśnienie przebija ciśnienie smarowania oleju i może dojść, nie mówię, że się zdarza, ale może dojść do sytuacji takiej, że poprzez taką właśnie małą błahostkę, czyli nie trzymającą uszczelkę pod wtryskiem, może dojść najnormalniej w życiu do zatarcia silnika. Sytuacja bardzo często, gęsto, kiedy jest do, powiedzmy, do wyjęcia i do przeanalizowania, czy faktycznie tak się nie stało. Sytuacja taka. Jeżeli tutaj, w takim silniku tego typu, przyjmijmy tego typu, bo ja nie mówię, że to jest akurat silnik czy Hyundai, czy Kia, dlatego, że tu mówimy o wszystkich dieslach, które mają łapki trzymające wtryski. No i może się zdarzyć tak, że ktoś wymieniał na przykład wtrysk, nie dociągnął śruby, bo się bał, żeby nie zerwać szpileczki, bo tam jest jakaś szpilka, na przykład 8 czy 6, bo zdarzają się i takie, które trzymają, no i bał się o tą śrubkę, żeby jej nie ukręcić, bądź nie wyrywać gwintu z głowicy, no i wtrysk był niedokręcony. Druga kwestia. Wymieniając wtrysk, czy wyciągając i montując go ponownie, bardzo kwestia ważna. Powinno się gniazdo wyczyścić idealnie, zrobić analizę, jak to gniazdo wygląda. Jeżeli to gniazdo jest naruszone, bądź ma już jakąś powierzchnię, widać porowatą, że coś tam zaczyna się dziać niepokojącego, to pamiętajcie o kwestii takiej. Zdobycie czy zakup frezu, taki, który jest do frezowania gniazda wtryskiwacza, jest kosztem znikomym względem kosztu remontu silnika. Tak to właśnie wygląda. Ale przechodzimy dalej do sedna, bo zmieniłem troszeczkę temat. Jeżeli w jakimkolwiek silniku diesla nie z przyczyn naturalnych, bądź nie z przyczyn uszkodzenia na przykład korbowodu, bądź nieprawidłowego zamocowania panewki, bądź innej kwestii mechanicznej, tylko naturalnie silnik pracował i w takim silniku na czwartym cylindrze zatrze się korbowód, no to wtedy wiemy, że był problem na przykład z układu smarowania, prawda? Czyli pompa nasza mogła nie dostać oleju i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli zdarzy się sytuacja tego typu, że na pierwszym cylindrze zostanie uszkodzony, i to też, słuchajcie, to jest właśnie dziwna reguła, nikt nie potrafi tego określić i powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, ale prawdopodobne jest tylko to, że pompa znajduje się blisko pierwszego cylindra i na tym pierwszym cylindrze dochodzi do zatarcia korbowodu. Jeżeli tak się zdarza, to już wiadomo, że świadczy o tym, że to zostało nagle, bo tak, czwarty cylinder, wiadomo, przy normalnej pracy, no 1, 2, 3 pracują, bo jeszcze olej z ciśnienia dostają, czwarty nie dostaje, bo na przykład ktoś nie wymieniał oleju, smog był zapchany i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy tak, zatarł się czwarty. Ale jeżeli zatarł się na pierwszym, no to rzecz jest już jaka zastanawiająca, że jeżeli pierwszy się zatarł, to czwarty powinien być już zatarty. A tutaj właśnie jest odwrotna sytuacja. Jeżeli to powstało z uszkodzonej na przykład tej uszczelki, to dochodzi bardzo często, gęsto właśnie do uszkodzenia zatarcia na pierwszej części wału, czyli od strony rozrządu, najbliżej strony, gdzie jest pompa olejowa, ulega po prostu silnik uszkodzeniu po tej stronie. Jeżeli, mówię, stało się to z części układu wtryskowego, co nie jeden by powiedział, no co ty, chłopie, głupoty opowiadasz, co ma wtrysk, czy co ma uszczelka do zatarcia silnika. No otóż, słuchajcie, ma bardzo dużo, dlatego że to ciśnienie, jakie panuje pod deklem, wypycha najnormalniej w życiu ciśnienie układu smarowania i potem dochodzi najnormalniej w życiu do zatarcia turbiny,
uszkodzenia wału, wałka, zatarcia łożysk czy panewek. Tak to właśnie wygląda. Także zwracajcie uwagę na to, jeżeli wyciągacie wtryski, w jaki sposób zostały ponownie osadzone, jaka siła była użyta, bądź jaką siłą należy skręcić z powrotem łapki wtrysków. No i przede wszystkim na czysto. Pamiętajcie, taki układ skręcamy na czysto, bez jakich tamkolwiek takich zanieczyszczeń. Nie mówię o oleju, bo olej wyciśnie, ale jeżeli zanieczyszczenie, jakieś grudki, jakieś coś, nie daj Boże, piasek się dostał, to wierzcie, że tego typu uszkodzenie zdarzy się bardzo często, bądź jeżeli łapka została niedokręcona, bądź źle dokręcona, przeciągnięta, bo może się okazać, że ktoś przeciągnął śrubę, no i najnormalniej w życiu to do tego dojdzie. I jest jeszcze rzecz jaka, ale to już nie będę dzisiaj tego poruszał. Jak będziecie sobie chcieli oglądać, to oglądniecie u mnie na innym filmiku. Co może spowodować błahostka? Może spowodować, ale to już dotyczy silników Hyundai, Kia, może spowodować zatarcie. No, z życia wzięta sytuacja. W każdym razie, jak filmik się komuś przydał i naprostował kwestię wyciągnięcia ponownego montażu wtrysku i ktoś uznał, że ten filmik no jednak miał sens, prawda, dla niego, no to liczę na tą łapeczkę w górę. Jak macie problemy, piszcie w komentarzach, będę się starał pomagać, jak tylko będę mógł. Także póki co na razie trzymajcie się szerokości, no i cóż, zrobionych 1000 km, także do usłyszenia w następnym filmie, cześć.